No, łza się w oku kręci, bo niewiele tych naszych newsów było, a to już ostatnie w tym roku. No to dzisiaj kilka spraw o tym, co nas czeka jeszcze w tym ostatnim tygodniu Adwentu 2016 roku, a na koniec kilka fotek z tego, co się wydarzyło w trzecim tygodniu Adwentu. Całe popołudnie w poniedziałek w Maciejówce poświęcamy na porządki świąteczne. O 16 zaczynamy sprzątać kościół, a o 17 duszpasterstwo. Można przychodzić, pomagać do woli. Wieczorem po mszy świętej ostatni odcinek Biblii Adwentowej z Mesjaszem Händla i ostatnie w tym roku spotkanie Oazy. I uwaga, uwaga, ważna wiadomość, we wtorek rano rorat nie ma, w tym tygodniu roraty tylko we czwartek, ale za to we wtorek wieczorem o 19 spotykamy się wszyscy na mszy świętej. Kto nie może, niech dojdzie później, bo po mszy świętej nasze spotkanie opłatkowe. Będziemy mogli złożyć sobie życzenia przed wyjazdem do domu. Bardzo ważne, żebyśmy wszyscy się tam spotkali. W środę na adorację po mszy świętej zapraszają absolwenci, czyli przystanek Szewska. Obiady w naszym duszpasterstwie w tym tygodniu tylko w poniedziałek i we wtorek. W pozostałe dni no, musicie sobie radzić już jakoś sami. I jeszcze jedna bardzo istotna informacja. Te msze święte na 11 w niedzielę na czas ferii są zawieszone. Wracają dopiero 8 stycznia. Także msza na 19 normalnie, ale 8 stycznia dopiero wracają msze święte o 11. Takie to już nasze ostatnie newsy maciejówkowe w tym roku. Wyszły dosyć krótko, ale w ramach przedłużenia ich sobie możecie jeszcze zostać i pooglądać zdjęcia z trzeciego tygodnia Adwentu, z tego, co się wydarzyło w tym czasie w naszym duszpasterstwie. Oczywiście to są tylko wybrane zdjęcia, wybrane wydarzenia. Więcej znajdziecie na pewno na Facebooku, na naszej stronie internetowej też w galerii. Pooglądajcie, powspominajcie, no i zatęsknijcie do tego momentu, aż zobaczymy się w przyszłym roku w komplecie, a może nawet jeszcze więcej nas będzie, w tym sensie, że ktoś może kogoś przyprowadzi do duszpasterstwa w przyszłym semestrze. Niektórzy mamy oczywiście nadzieję, że zobaczą się wcześniej niż w nowym roku na wyjazdach sylwestrowych, czy to w Łazach, czy to w Rydze na europejskim spotkaniu młodych. A dla tych, którzy mają ten cudowny zwyczaj trwania do końca newsów maciejówkowych i wytrwają również do końca tego odcinka, specjalna dedykacja ode mnie dla was, bardzo uczuciowy mem maciejówkowy. Proszę nie przewijać, proszę zaczekać, obejrzeć wszystkie zdjęcia, powspominać i przyjąć ode mnie też życzenia świąteczne, zanieście je do swoich domów. Niech te święta będą przez was tak przeżyte, żeby chciało się wam po nich wstać z kanapy i zrobić coś dobrego dla innych, a szczególnie coś dobrego w Maciejówce, bo to i będzie dobre dla was. Do zobaczenia w przyszłym roku. Szczęść Boże!